Siemano widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szczypsen i dzisiaj jesteśmy na Palionowie, jak widzicie, chociaż nie wiem, czy to jest Palionowo, czy to już nie są Jetwiowice, to mnie mega przeraża. Ale w dzisiejszym odcinku jesteśmy w miejscu, w którym skończyliśmy poprzedni odcinek, czyli właśnie w tej tutaj jaskini, w której musimy niestety przebywać, bo przepisaliśmy dom na Jetiego, co jest mega przykre i ja już nie wiem, co ja mam o tym myśleć w ogóle. Ale dajcie mi znać w komentarzu, co wy sądzicie o tej całej sytuacji i czy mam walczyć z Yetim, na przykład uzyskiwać to Palionowo, czy jednak już się poddać, na przykład z wszystkimi się stąd wyprowadzić, bo totalnie nie wiem, co robić. Muszę się przede wszystkim też spotkać z innymi osobami, ale dzisiaj totalnie inny plan. Dzisiaj w planie jest pójść pośledzić Yetiego, bo jak widzicie, jest aktualnie na serwerze, co oznacza, że jest taka możliwość, żeby go tutaj poszukać, z tym, że jest jeden bardzo duży problem i naprawdę jest to bardzo duży problem i ten problem nazywa się to, że ja nie mam żadnej pody na niewidzialność, totalnie nic nie mam, więc musimy pójść poszukać i mam nadzieję, że znajdziemy jakąś potę u kogoś. U mnie w laboratorium chyba coś powinno być, więc liczę na to, że gdzieś znajdziemy tą potę i będziemy mogli wypić, bo normalnie to nie damy rady. Więc ja ściągnę sobie na szybko tą zbroję. Także jak już będę miał tą potę, to od razu ją wypiję. Na razie mi ta zbroja nie jest totalnie potrzebna. Dodatkowo, tutaj, jak wiecie też, na poprzednim odcinku schowaliśmy tajną skrzynkę taką i tutaj mamy różne ciekawe rzeczy. Między innymi chciałbym sobie zabrać jedno złote jabłko, ponieważ może mi się przydać. Mam nadzieję, że nie będzie mi potrzebne, ale może mi się przydać. Może mi się przydać, więc jakby uznałem, że wezmę sobie jedno złote jabłko, żeby na wszelki wypadek, jakby trzeba było, to żebym mógł zjeść i mieć jakiekolwiek szanse z Yetim na walkę. Wiecie, o co chodzi. Lepiej być ubezpieczonym na taką ewentualność. Zanim przejdziemy do śledzenia Yetiego, to poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału, ponieważ filmy są tutaj codziennie o godzinie 19:19, więc warto. Warto, widzowie, zostawcie subskrypcję, ponieważ ja nagrywam ten film od razu po tym, jak nagrywałem wczorajszy film, więc tutaj się niewiele zmieniło, ale sprawdźcie, by tu było 190 tysięcy, bo prawdopodobnie i tak tutaj już jest tyle, jest już tu 190 tysięcy, więc w sumie mógłbym to zmienić, ale na razie nie będę tego zmieniać, bo nie jestem teraz na to przygotowany. Chociaż mogę w sumie. Czy mogę? 190? No mogę to zmienić w sumie. Tylko będę musiał zrobić jeden taki, dobra, zmieniam to, widzowie, niech wam będzie. Już nie krzyczcie na mnie, mogę to zrobić. Zmienimy to na 190, bo już na pewno jest. Tylko nie mam zera, chwila, muszę ogarnąć zero. Dobra, mamy zero, uwaga, dorzucamy tutaj 190 tysięcy subskrypcji. Mam nadzieję, że tyle już jest, w sumie jestem pewien, że tyle jest, bo teraz to robicie przyrosty 2000 dziennie subskrypcji, więc pewnie już jest 191 tysięcy. No nieważne, w każdym razie słuchajcie, widzowie, lecimy w wyprawę. Lecimy w wyprawę, musimy stąd wypłynąć przede wszystkim. To będzie ciężkie, ale musimy też uważać, żeby ten Yeti nas nie zauważył, bo on tutaj gdzieś może być na tym Palionowie. Jest noc, więc pod osłoną nocy będziemy tutaj, prawda, że tak powiem, go śledzić i zobaczymy, co on tutaj ukrywa takiego, bo wydaje mi się, że on już sobie podporządkował całą wioskę pod siebie i wydaje mi się, że to, co tutaj się dzieje, to będzie naprawdę niezły cyrk. Nie wiem totalnie, gdzie on jest, jedyne co, to ja chciałbym się tak, wiecie, o, widzę tam nick. Okej, widzę go, widzę, gdzie on jest, ale my musimy się dostać, czekajcie, musimy tutaj jakoś przejść tak umiejętnie, tak, żeby on nas nie zauważył. Czekajcie, gdzie on jest? On jest tutaj gdzieś, muszę go zlokalizować. Czekajcie, bo ja nie wiem, nie chcę się na niego złapać. On tutaj jest za tym domkiem, okej. Ja muszę zdobyć jakąś potkę na niewidzialność, więc muszę się dostać do mojego laboratorium. Chociaż patrzcie, tu są jakieś potki. Są jakieś potki o nie, on tam jest, czekajcie, w tym domu od Paliona. O kurczę, on tam jest. Oj, dobra, robimy tak, uwaga, patrzcie to. Otwieramy to, tu. O nie, to się nie uda, to nie tak miało wyglądać. Dobra, robimy tak. Okej. To nie tak, to tutaj nie wyjdzie, bo ta łóżko mnie blokuje. No nie. Dobra, jeszcze raz, tu zróbmy. Tak to miało być, okej, tu robimy tak, okej, przejdźmy tutaj. Zamurujmy to, żeby tutaj nie wyglądało to podejrzanie. Bierzemy to, tu musimy to postawić. Kurczę, widzicie, gdzie on jest? Gdzie jest ten Yeti? O nie, on tu jest tak blisko, ja tutaj tak ryzykuję, naprawdę? Nie, czekajcie, nie mogę tak ryzykować. Tu zamykamy, robimy tak. Jesteśmy w środku w tym momencie. I teraz tak, musimy stanąć sobie tutaj i zobaczyć. Kurczę, czemu on się tu kręci? Ja nie mogę tutaj. Shift. Okej, dobra, widzę go, gdzie on jest. Kurczę, ej. O nie, co tu jest za poty? Jest, na niewidzialność. O, ale mamy farta, że tu była pota na niewidzialność akurat w tym. Biorę jeszcze jedną na zapas. Ja nie mogę, jak dobrze, że Palion tutaj kiedyś zrobił te poty na niewidzialność. Ale mamy farta, co ten Yeti robi tutaj w ogóle? Nie rozumiem go. O co on tutaj kombinuje? To jest jakieś dziwne. Czekajcie, musimy się jakoś stąd wydostać. Tylko tak, żeby on nie zauważył. O! Dobra, nie zauważył, jest git. Zobaczmy, co on robi. On biega po tym Palionowie, nie wiem, on pewnie jakieś ma plany co do tego miejsca. Ja oczywiście jestem niewidzialny, więc on mi nic nie zrobi na dany moment, ale
Musimy koniecznie... Co to jest za tablica? Tego tu nie było wcześniej. Zasady Jetiowic, o kurcze. Nie, no nie gadaj, że tu będą jakieś zasady takie rygorystyczne teraz robione. Nie, 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 dobra, dowiemy się teraz, jakie są zasady. Jako pierwsi się dowiemy, bo jest akurat tutaj robiona tabliczka. Nie, 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 dobra. Ja obstawiam, że to będą zasady typu nic nie możesz, nic nie możesz, nic nie możesz i jeszcze raz nic nie możesz. Takie będą zasady na pewno. Jak ja bym zaraz wywalił bombę z tego, to się... No nie, nie mogę tego zrobić teraz, nie jestem przygotowany na walkę z nim. Dobra, z daleka. Wszyscy mają słuchać Yetiego. Jaki on jest, kurczę. Ja nie wiem, ja nie wiem. Ja nie wiem, dlaczego mają go wszyscy słuchać? Przecież on jest najgorszym złem tutaj. Nie wiem, nienawidzę go, ale dobra, zobaczmy, co on tutaj da dalej. Wszyscy mają słuchać się. Ja nie będę się go słuchać, mnie to nie interesuje. Zaśnieży mi całą Hawirę tam, no przecież nie może tak być, że ja będę słuchał kogoś, kto mi zaśnieżył całą chatę. To się mija, prawda, z godnością człowieka. Oddajemy 10 diaksów raz w tygodniu? Nie, no to jest, ale jak go pogięło w tym momencie. Jakie 10 diaksów raz w tygodniu? Nie ma takiej możliwości, nic ode mnie nie dostaniesz, wariacie. Dobra, tu zakaz wstępu do zaśnieżonego domu. Zaśnieżony dom, czy to chodzi o ten mój? Czy jest jeszcze jakiś inny zaśnieżony dom tutaj? Dlaczego akurat miałby być zakaz wejścia do mojego, który jest zaśnieżonym domem, ale jeżeli to chodzi o niego, bo kurczę, może tu jest jeszcze jakiś inny dom zaśnieżony. Nie wiem, nie wiem totalnie, o co chodzi, ale możliwe, że chodzi o ten dom właśnie mój, no bo w sumie ja mu go oddałem. Więc jest takie prawdopodobieństwo, że on po prostu chodzi mu o tamten dom. Może mu chodzić o tamten dom w sumie, szczerze przyznam, że istnieje takie prawdopodobieństwo. Jest to całkiem prawdopodobne, że tak mogłoby być. Dobra, co tu jest kolejne? Zbroja jest surowo zakazana? Nie można zakładać zbroi? Dobra, ej, on chce nas osłabić. On chce, żebyśmy po prostu nie mieli czym się bronić. Wiecie, o co chodzi. Że teraz wyklucza zbroję, ale za niedługo wykluczy, że nie można mieć diamentowych rzeczy w ogóle. Że możesz jedynie chodzić sobie z, nie wiem, z drewnianą łopatą i kilofem, nie? Żebyś mógł tylko wykopać, jak już coś potrzebujesz, ale nie mógł mu w żaden sposób zagrozić. Jaki to jest cwaniak najgorszy. Nie, no nie rozumiem tego. Dobra, ostatnie. Trawa jest surowo zakazana, wszędzie ma być śnieg. Jaki to jest w ogóle? Co z nim? Patrz, jak to jeszcze podświetla. Co za chłop? Jak... Nie, no najgorzej, najgorzej. A, jeszcze kolejne zasady, jeszcze więcej zasad. O co tu chodzi? Ale jak ma być tylko trawa? Ja nie rozumiem tego. Znaczy tylko śnieg, przecież trawa jest tak piękna, tak zielono jest wtedy, tak cudownie. A on chce zrobić z tego taki syf. Tak po prostu, wiecie, że to jest wiecznie zimno, wiecznie tak szaro, tak smutno. Nie wiem, no wiosna idzie, nawet nie idzie, już jest wiosna. Proszę stary, daj nam tutaj zieleni trochę. Nie wiem, jak on te drzewa wszystkie zamieni na śnieg, to przecież ja się popłaczę. O, jest jakaś tabliczka. Kto się nie będzie słuchać, pójdzie do więzienia. Opiet, masz takie więzienia, że ja uciekłem z nich. Nic mi nie zagroziłeś tymi więzieniami. Ja nie wiem. Nie wiem, nie wiem, widzowie, co mam o tym myśleć. Zaraz zmieniam te zasady. Zaraz tam piszę, że ma być tylko trawa, nie może być zero śniegu. Do zaśnieżonego domku ma każdy wstęp i tak dalej. Dobra, bijcie go, bijcie. Jasne, że tak. Jasne, że tak. To są jedyne... Tylko te właśnie... Jak to się nazywa? Te fantomy tylko stawiają opór temu Yetiemu. I one go biją. Ja muszę im pomóc, patrzcie, ja im pomogę, patrzcie to, robimy tak, uwaga, stajemy tutaj, żebyśmy się mogli szybko schować, uwaga, myk! O! Nie widział chyba, nie widział, aczkolwiek chyba usłyszał spadającą strzałę i nie wie skąd. O! Mam nadzieję, że mnie nie widział. Chyba mnie nie widział, dobra, możemy być spokojni. Teraz tak, czekajcie, tam jest, okej. Kurczę, nie trafiłem. Co mi... O nie, widzi mnie. O nie. Dobra, uciekamy stąd, ale ja go wykiwam. Ja znam ten młyn jak własną kieszeń. Żartowałem, nie wiem gdzie jestem. Dobra, musimy się stąd jakoś wydostać. Robimy tak, uwaga, tu. O kurczę, co ja tu robię. O nie, on tu idzie. Dobra, robimy tak. Tak, okej. Jesteśmy po drugiej stronie. Nie wiem, co tu się wydarzyło w tym momencie, ale nie obchodzi mnie to. Uciekamy stąd. Uciekamy i nie będę tu spędzał czasu. Dobra, on tam gdzieś po tym młynie łazi. No nie widać mnie, więc jestem niewidzialny, więc mnie niepotrzebnie tak robiłem. Mogłem po prostu tutaj sobie stać. Weźmy sobie na drzewo, okej.
On wyszedł, czegoś szuka. On ewidentnie wie, że ktoś już go śledzi. On już to chyba wie. Aczkolwiek może się tego nie spodziewa, nie wiem, zobaczymy. Dobra, to jest chyba o to chodzi. To jest chyba ten zaśnieżony domek, o którym on mówił, no bo szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, o jaki inny dom mogło chodzić, bo żaden inny nie jest tak zaśnieżony jak mój. Więc o nie, czy on go bardziej muruje jeszcze z tego śniegu? Dlaczego on to jeszcze bardziej muruje? Dobra, jest zakaz wstępu do tego domku, ale pewnie się domyślacie i pewnie was to w ogóle nie zdziwi, że ja również sobie wejdę do tego domku, więc szybko. Myk, myk. O! Jestem w środku. O! Co to było? Prawie się położyłem. Dobra, tu jest moja skrzynka. Dlaczego to nie działa? Dlaczego ten mechanizm nie działa? Co tu się wydarzyło? Dobra, nie wiem, o co tu chodzi. Dobra, on tutaj zerka do... Dobra, nie wiem, czy on zauważył na tą skrzynkę, ale zabrałem w sumie wszystko, co cenne z tamtej skrzynki, więc w sumie mogę to mieć gdzieś. Okej, on tu porobił tunele, widzę. Nie było tych tuneli, jak ja tutaj wcześniej byłem, a teraz widzę, że są już porobione. Takie tunele, że on sobie jest moje łóżko. Muszę zdobyć to łóżko, czekajcie, on tu idzie akurat do mojego łóżka. Nie, najgorzej, o, stoimy tu w tej zbroi. Nie patrz, jak jestem schowany. Dobra, on przegląda moje skrzynki. Co za złodziej najgorszy. Dobra, nie chcę przeglądać te skrzynki, ja sobie zaraz zabiorę to moje wyrko, żeby... O nie, bo do łapy biorę rzeczy. Nie może tak być. Muszę mieć tutaj, patrzcie, te śnieżki. Czemu on takiego rozrzuca? On chce chyba sprawdzić, czy ktoś tutaj jest w ogóle. Bo wie, że jakby ktoś był, to by złapał te śnieżki do ręki. Patrzcie, tak jak ja tutaj teraz, ale ja się wycwaniłem. I w pierwszej kolejności tam mi pójdą te śnieżki. Dobra, bierzemy to. Robię oczywiście, to trzeba tak zrobić, żeby tak to, wiecie, szybko szło. Okej, bierzemy ten... O nie, nie przejdę tam. Okej, on jest gdzieś daleko, mogę tutaj to rozkopać. Rozkopmy to tutaj, proszę, szybko. Dajcie mi ten... dobra, tu muszę... Dobra, niech to... Właśnie, dobrze, że to sobie poleciało w sumie. I zamurujmy to tak, żeby tam nie było widać tego. Okej, on tutaj łazi. Czy on słyszał otwierającą się skrzynkę? Mam nadzieję, że nie. Dobra, przejdźmy tutaj do tego mojego magazynu. Zobaczmy, co my tutaj mamy, czy... Czekajcie, on tam krąży ciągle. Kurczę, niedobrze. Czekajcie, przejdźmy tutaj. Trzeba z nim zagrać w taką, wiecie, jak to się nazywa, w ciuciu babkę, żeby on się nie spodziewał totalnie, gdzie my możemy być. On wyszedł tam do mojego lisa. Dobra, przejdźmy tutaj. Tutaj, tam w sumie nie ma nic ciekawego, co ja bym... A nie, mogę wejść do wieśniaków. Dobra, sprawdzę, czy u wieśniaków wszystko okej, bo chciałem to sprawdzić w poprzednim odcinku, a nie mogę, bo nie miałem miecza. A teraz już mamy miecz, więc jesteśmy w stanie się tam dostać. I chciałbym zobaczyć, czy tam przypadkiem w skrzynce nie mam czegoś cennego. Czekajcie, sprawdźmy to. Okej, jesteśmy. I teraz tak, czy tu jest coś, co by mi się mogło przydać? Mamy trochę złota. Trzeba zbierać takie rzeczy, to się nam może przydać. Teraz bardzo ważna jest taka waluta. Mamy żarcie. Mamy wędkę. Wędka nam się raczej nie przyda. No i ogólnie dobra, tyle. Tu nic więcej nie potrzebujemy. Wieśniaki mają się ogólnie git, więc dobrze. Więc możemy być o nie spokojni i możemy wyjść stąd w tym momencie. Dobra, wychodzimy, zjemy sobie tylko jeszcze chleba. On tam gdzieś krąży dalej po tym moim domku, więc zaraz zobaczymy, co on tutaj robi. I mam nadzieję, że on tego mojego lisa nie tknie. Czekajcie, on tam właśnie przy nim siedzi teraz, idę tam do niego. Zobaczymy, co on tutaj robi. Uwaga, nie mogę tu przejść, dobra. On tutaj tak jakby się skrada, nie no, lisowi nic nie zrobił, ale wyszedł z tego domku. Gdzie on idzie? Czekajcie, dobra, muszę pójść za nim. Dobra. On idzie chyba do Palionowa z powrotem. Jest to mocno podejrzane. Nie wiem, co on tutaj robi w tym moim domku, ale wygląda na to, że on z mojego domku zrobił sobie swoją bazę i swoją fortecę, bo chyba liczył na to, że ja nigdy już nie wrócę tutaj, a okazuje się, że ja sobie tak myk, uciekam z jego więzienia. O nie, jestem widzialny. O nie, dlaczego? Kiedy? Ja nie zauważyłem tego. Dobra, muszę wypić drugą potę w tym momencie. Pijemy drugą potę, bo kurczę, mógł mnie zauważyć, ale zaryzykowałem w tym momencie, ale ryzykowałem. Zapomniałem, że już mi się pota mogła skończyć. Dobra, nie widział mnie, więc możemy być spokojni. I co, on idzie teraz? Czy on idzie... Gdzie on idzie? Ja nie wiem, co on robi totalnie. On tak krąży po tym Palionowie, czy tam teraz już Jetiowicach. No nie wiem, no ja nie wiem, jak ja to mam nazywać, bo tam są niby zasady Jetiowic, ale ja nie akceptuję tego w ogóle. Dla mnie to jest dalej Palionowo, ja nigdy nie będę tego inaczej nazywać. To jest Palionowo dalej. Czy to ci się podoba, czy... Dobra, on znowu idzie do mnie, nie wiem. On chyba podejrzewa, że ktoś... za nim chodzi i po prostu chciał mnie tak jakby zgubić, ale ja go tu ciągle śledzę, ciągle jestem, że tak powiem, na bieżąco. O dobra, idzie tutaj gdzieś, tu skręca. Okej, tu jest jakaś klapa, czy on chodzi na dół, czy co? Czekajcie, co on tam, rozgląda się, coś tam ukrywa ewidentnie. Czekajcie, wejdźmy tam razem z nim. Dobra, on mnie nie widzi, więc możemy sobie nas... Co? Co to jest za skarbiec? Ile on tutaj ma rzeczy? Nie, no to jest nienormalne. To jest nienormalne, co? Jest on zgarnął całe bogactwo tego Palionowa.
Wszystkich okradł chyba. Nie. Ja muszę wszystkim powiedzieć o tym, że tutaj jest coś takiego. Musimy odbić oczywiście te bogactwa. Nie może być tak, że on to jest, że to wszystko jest jego. On już się, patrzcie, on już się zachłysnął tym. On już tak pragnie tego bogactwa i tej władzy, że on w tym momencie, patrzcie, jak się cieszy z tego, że to jest jego. Nie, to jest przesada. To jest przesada w tym momencie. Ja tutaj muszę przejrzeć na szybko jeszcze, że tutaj coś jest takiego mojego cennego. Żeby mógł szybko to ewentualnie zabrać. Tutaj nic nie ma, tutaj... Czekajcie, tu pamiętam, że były te takie... to właśnie, o, tu jest węgiel, to nieważne. Ojojoj, tu też nic nie ma, dobra. Ojojoj, dobra, on tutaj... On to, teraz to jest niebezpieczne, ja tutaj muszę przyjść kiedy indziej, bo teraz to on tutaj ciągle krąży i może mnie zauważyć, jak tu kopię, więc ja może w tym momencie poddam się i po prostu już nie będę tam więcej, że tak powiem, cudował. Mamy 6 minut jeszcze potem, więc na spokojnie wrócimy do naszej bazy, nie musimy się o to przejmować. Ja jeszcze jedyne, co zrobię, to skoczę jeszcze na szybko. Wiem, co zrobię. Musimy zajść na szybko, skorzystam z tych 6 minut, żebym mógł się swobodnie tutaj poruszać. Szybko polecę do mojego laboratorium i zobaczę, czy jest tam jakaś podka, która mi się może przydać właśnie na to na przykład niewidzialność, żeby po prostu móc przed nim się chować i tak dalej, bo to jest mój jedyny sposób teraz na funkcjonowanie w ogóle tutaj, bo jak on mnie zobaczy, to od razu będzie chciał mnie schwytać, a jak będę miał te poty, to jednak mamy jakąś szansę. Mamy niewidzialności, weaknessa, czy chcemy weaknessa? Weźmy sobie, może nam się przyda weakness, weźmy te śnieżki, bo okej, bo ich nie potrzebujemy aż tyle, weźmy, tutaj już nic nie ma więcej, tu też nic, wiecie co, zabrałbym jeden ten stół, ten, który ma najbardziej wyczerpany, chyba ten, bo ten... Ten ma troszkę, dobra, ten ma najbardziej wyczerpane. Weźmy stąd w takim razie. Bierzemy ten jeden stół. Bierzemy wszystko, co jest potrzebne do tego, żebyśmy mogli robić u siebie takie rzeczy. Weźmiemy to jedno. Dobra, jakby co, to ja tutaj przyjdę po to wszystko, bo bez... O, tu mam jeszcze. Tu mam jeszcze poty, no niewidzialność jest nam najbardziej potrzebna. Musimy to zabrać wszystko ze sobą, bo to jest bardzo potrzebne mi, więc ja w tym momencie wykorzystałem już wszystko, co tutaj mieliśmy. Yeti tutaj krąży ciągle. Ale wiecie co, ja mam pomysł, ja wykiwam go, bo mimo tego, że on tutaj wszystko zaśnieżył, to niektóre rzeczy dalej działają. Między innymi działa tutaj dalej moja kolejka, którą myk lecę do siebie na chatę. I tam jeszcze muszę zajść jeszcze do Paliona, zabrać tą jedną potę, która była u niego, pamiętacie, tam skąd ja dzisiaj zabrałem poty, bo ja zabrałem dwie, a przydałoby się zabrać wszystkie. Ja nie chcę go tak okradać, ale wiecie, aktualnie mi się chyba bardziej przydadzą te poty niż mu, więc ja szybko to ogarnę, póki mamy tą potę na niewidzialność, żeby ten Yeti mnie nie zauważył i jak już będziemy mieli tych potek sporo, to będziemy mogli później na spokojnie poruszać się po Palionowie, bo coś czuję, że tutaj, aktualnie, to jest jedyny sposób na w ogóle poruszanie się, tak żeby mnie nie zauważył i nie chciałbym być w sytuacji, w której nagle mi się skończą. Dobra, bierzemy tą potę, odkładamy tutaj, lecimy do tej naszej bazy w tym cave'ie i zobaczymy, co tam się, że tak powiem, uda zrobić. No czekajcie, tu włazimy, okej, okay, skaczemy tutaj. Nie no, nie ma szans, żeby on mnie tutaj odnalazł. To jest takie, tak dobrze ukryte miejsce. Jeszcze musimy w nasz dziennik zapisać, co się dzisiaj wydarzyło, więc zaraz zapiszemy oczywiście, ale i zrobimy podsumowanie, ile udało nam się zdobyć tych potek na niewidzialność. Więc robimy tak, wszystkie poty dajemy tutaj, weaknessy damy na sam dół. Tutaj, tu są niewidzialności, dajmy... Dobra, mamy całkiem sporo, ponieważ mamy z tego co widzę 6 potek na niewidzialność. To nam daje naprawdę mega dobrą przewagę, bo mamy 6 razy 8, to jest, prawda, 48 minut spokojnej łażenia. Dobra, trzeci dzień, śledziłem Yetiego i odkryłem jego skarbiec w moim domu. Dobra, to się wydarzyło dzisiejszego dnia. Kolejny dzień z dziennika można, że tak powiem, zapisać. No i co, ja w tym momencie, no niestety nie zobaczę się z wami na F5, ponieważ jestem niewidzialny, ale dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, jakoś to będzie i prawda, niczym ze Star Warsów, muszę wam powiedzieć, trzymajcie się, niech moc będzie z wami. Elo!